Wszyscy mamy 24 godziny w ciągu dnia, a nasze życia są podobnej długości. Mimo to zauważyć można pewną anomalię. Żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, przedstawię wam pewną perspektywę. Wyobraźcie sobie, że zarabiacie $2000 na godzinę. Dość wysoka stawka, prawda? No ale to nie koniec. Dodajmy, że pracujecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie wydajecie ani grosza. Żeby było ciekawiej, powiedzmy, że tę rutynę utrzymujecie od narodzin Chrystusa, czyli przez 2022 lata. Przez 730 tysięcy dni zarobicie około $35 miliardów. No to teraz ta śmieszna część. Dzisiaj na Ziemi jest 35 osób, które są od Was bogatsze, natomiast majątek Elona Muska jest prawie 8 razy większy. Jakim cudem 50-letni facet może mieć więcej pieniędzy od Was, jeżeli pracowaliście bez przerwy przez 2000 lat i to w dodatku za wymarzoną stawkę? Elon i inne obrzydliwie bogate osoby mogą tego dokonać, wykorzystując jedno narzędzie, o którym większość z nas nie myśli zbyt często. Narzędziem tym jest oczywiście zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. No, może nie do końca, ale nikomu nie zaszkodzi i jest zupełnie darmowe. Tak naprawdę narzędziem tym jest oczywiście dźwignia. Niestety, jeśli chcecie być bogaci, potrzebujecie wsparcia. W rzeczywistości nie będziecie pracować 24 godziny na dobę, a nawet gdyby jakiś wariat próbował, to gwarantuję, że nie pociągnie tak przez 2000 lat. Tak naprawdę mamy tylko kilka w pełni produktywnych godzin w ciągu dnia, a jak złowieszczo by to nie brzmiało, nasze dni są policzone. Według Nawala Ravikanta, wybitnego inwestora i eksperta od startupów, ratunkiem będzie wspomniana już dźwignia, która sprawia, że rezultaty naszych osądów i decyzji są potężniejsze. Archimedes powiedział kiedyś: dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszy cały glob. Tak samo potężne może być zastosowanie dźwigni w naszym życiu. Co ciekawe, w dzisiejszym świecie mamy dwa rodzaje dźwigni, które są w pełni darmowe i każdy może z nich skorzystać. Zacznijmy jednak od początku. Pierwszym, najstarszym i najbardziej podstawowym rodzajem dźwigni jest praca, a konkretnie praca innych. Zamiast samemu kopać rowy, mogę zorganizować sobie 10 osób, które będą kopały za mnie. Prawdopodobnie będę musiał nadzorować cały proces, żeby rowy powstały tam, gdzie bym chciał, ale na pewno wykonanie zadania zajmie dużo mniej czasu. Wszyscy rozumiemy te formy dźwigni, bo wyewoluowaliśmy razem z nią. Kiedy pomyślimy o człowieku, który ma firmę i zatrudnia 200 pracowników, to automatycznie założymy, że jego przedsiębiorstwo zarabia więcej niż kogoś, kto ma tylko dwóch, albo w ogóle nikogo nie zatrudnia. Kiedyś była to prawda w 100% przypadków, ale dzisiaj niekoniecznie. Nie zmienia to faktu, że ta forma dźwigni wciąż jest skuteczna, no może nie aż tak skuteczna, jak nam się wydaje, ale nadal. Dyrektor w dużej firmie zarabia więcej niż chłopaki z magazynu, nawet jeśli nie pracuje ciężej od nich. Dzieje się tak, ponieważ jego decyzje są bardzo wzmocnione za pomocą dźwigni i wpływają na działania dziesiątek osób. To tak jak z kapitanem statku, który nie wiosłuje, a jednak jest potrzebny, bo to on wyznacza kierunek. Problemów z tym rodzajem dźwigni jest kilka i wynikają one głównie z faktu, że ludzie muszą chcieć dla nas pracować, no albo musimy ich do tego zmusić siłą, bo niewolnictwo jest przecież dokładnie tym rodzajem dźwigni. Sprawia to, że większość z nas w ogóle nie ma do niej dostępu, albo jest on bardzo ograniczony. Kolejnym problemem jest skalowalność, bo o ile zarządzanie dwiema osobami nie powinno być kolosalnym wyzwaniem, to jeśli mielibyśmy zorganizować pracę 100 tysiącom osób, musielibyśmy mieć naprawdę poważne umiejętności. Przejdźmy więc do nieco nowszego rodzaju dźwigni, czyli kapitału. Ten wynalazek jest już z nami od kilku tysięcy lat, ale jest znacznie młodszy niż poprzedni i jest też nieco mniej oczywisty. Ma jednak pewne przewagi. Nie mamy tu problemu ze skalowaniem. Jeśli jesteśmy bardzo dobrzy w zarządzaniu kapitałem, to przejście od dużych kwot do gigantycznych będzie znacznie prostsze niż w przypadku zarządzania coraz większą liczbą ludzi. To bardzo dobry rodzaj dźwigni, który może sprawić, że praktycznie nie będziemy musieli pracować. Skuteczne inwestowanie środków może uczynić z Was bardzo bogate osoby. Jest jednak mały problem. Skądś trzeba te pieniądze najpierw wziąć. Może będziecie tak dobrzy, że ludzie sami będą chcieli powierzyć wam swoje oszczędności, żebyście je pomnażali, tak jak robi to Warren Buffett. Jeśli bylibyście w stanie wypracowywać 30% stopy zwrotu rocznie, a wszyscy inni 20, to bardzo szybko trafi do was większość pieniędzy i zostaniecie sowicie wynagrodzeni za swoje usługi. Większość osób nie jest jednak Warrenem Buffettem i nie potrafi robić nic podobnego. W dodatku założenie funduszu inwestycyjnego nie jest wcale prostym zadaniem. Budując sobie reputację wiarygodnej, sumiennej i uczciwej osoby, być może uda wam się przekonać innych, żeby pożyczali wam swoje pieniądze na różnego rodzaju przedsięwzięcia,
ale niestety tak czy inaczej będziecie potrzebować innych osób. Dopiero dwa ostatnie i jednocześnie najmłodsze rodzaje dźwigni uniezależnią nas od innych. Nie wymagają one niczyjej zgody ani wsparcia. Jednocześnie są tak potężne, że wszystkie ogromne fortuny w ostatnich latach budowane są z ich wykorzystaniem. Nieważne, czy spojrzycie na Jobsa, Zuckerberga, Muska czy Gatesa. Oba rodzaje opierają się o produkty, które mają zerowy koszt replikacji, czyli takie, dzięki którym bez drastycznego zwiększania kosztów możemy osiągnąć dużą skalę i dotrzeć do ogromnej grupy ludzi. Pierwszym z nich będzie kodowanie. Być może dożyjemy czasu, kiedy armia robotów będzie wykonywać dosłownie wszystko za nas, ale musicie wiedzieć, że już teraz bardzo skuteczne algorytmy ułatwiają nam życie każdego dnia. Stykacie się z nimi non-stop, korzystając z Google'a, oglądając filmiki na YouTube czy używając telefonu. Za chwilę możemy się spodziewać samochodów autonomicznych, które nie potrzebują kierowców i sklepów samoobsługowych bez kasjerów. To wszystko zasługa kodu i technologii. Jeśli chcecie wykorzystać pełnię możliwości tej armii robotów, bo tak należałoby określić to, z czym mamy do czynienia, musicie jednak umieć powiedzieć im, co mają robić, co nie jest wcale takie proste, bo wymagają one bardzo konkretnych i jednoznacznych poleceń. Jeśli nauczycie się programować, możecie mieć armię robotów, która będzie pracować za was, nawet kiedy śpicie, i może dla niektórych z was jest to wystarczająco motywujące zdanie, żeby zacząć uczyć się programowania, ale nawet jeśli nie, to nie martwcie się. Czwarty rodzaj dźwigni będzie dla was ratunkiem i są to nowoczesne media. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu były one zarezerwowane dla wybranych. Konieczność pisania do gazety lub występowania w radiu czy telewizji bardzo ograniczała dostęp do tego rodzaju dźwigni. Nawet wydanie książki było jeszcze parę dekad temu znacznie większym wyzwaniem. Dzisiaj na każdym kroku spotkamy blogi, podcasty oraz kanały na YouTube czy TikToku. Dzięki zastosowaniu kodu dzisiaj media są na wyciągnięcie ręki każdego Kowalskiego i tylko on zdecyduje, co z tym zrobi. Potencjał jest jednak ogromny. Content, który wytwarzamy raz, może być oglądany wielokrotnie przez nieograniczoną liczbę osób. Oznacza to, że mamy zerowy koszt replikacji. Jeszcze 20 lat temu musiałbym mówić to do was na jakiejś sali, na której pewnie mieści się 50 osób, a znając życie, i tak przyszłaby tylko moja mama i ten jeden znajomy, któremu nadal wiszę dyszkę. Na pewno jednak nie zostałbym wysłuchany ponad 400 tysięcy razy, a tyle właśnie mam aktualnie wyświetleń na YouTube. Połączenie programowania i mediów wykonuje za nas pracę, kiedy śpimy, dając odbiorcom nieprzerwaną możliwość zapoznawania się z naszymi przemyśleniami. To wszystko sprawia, że ten rodzaj dźwigni ma ogromną moc, szczególnie jeśli chodzi o marketing i sprzedaż produktów. Jeśli potrzebujecie dowodów na to, że to działa, to spójrzcie na Joe Rogana, PewDiePie'a czy MrBeast'a. No dobrze, ale który rodzaj dźwigni jest najpotężniejszy? Jeśli przyjrzymy się osobom obrzydliwie bogatym, zauważymy, że zazwyczaj korzystają z wszystkich tych rodzajów i jeśli umielibyście ich użyć, to jest to rzeczywiście kombinacja, która może uczynić z was gigantów. Jeśli jednak nie macie aż takich ambicji, to zapamiętajcie tylko, że jeżeli chcecie zgromadzić duży majątek, nie możecie sprzedawać swojego czasu za pieniądze, a zamiast tego powinniście wykorzystać którąś z tych form dźwigni. Na pewno będziecie też potrzebować odrobiny szczęścia, a o tym, jak to zrobić, żeby je mieć, dowiecie się z tego filmiku.